Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. I wiecie co? Dzisiaj zaprezentuję wam naprawdę niesamowity samochód, jeden z moich ulubionych egzotyków, czyli McLaren SLR Roadster, który brzmi w grze naprawdę niesamowicie. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś wyodrębnić ten dźwięk z gry, dlatego że podczas nagrywania, nie wiem czemu, ale strasznie cicho słychać grę. Natomiast ten samochód jest niesamowity i naprawdę warto go posłuchać. Brzmi równie niesamowicie co na przykład Hennessey Venom. Oczywiście brzmi inaczej, ale no po prostu posłuchajcie sobie. Właśnie sobie pada deszczyk, ja siedzę w kasku w moim Mercedesie McLarenie SLR-ze w wersji Roadster. Posłuchajcie tego, moi drodzy. I wyobraźcie sobie, że będziecie słuchać dźwięku tego silnika przez cały ten odcinek. Brzmi samochód po prostu niesamowicie. Wygląda oczywiście nieziemsko. W końcu to McLaren SLR. Pojedziemy sobie za chwilkę jakiś wyścig. Powiem wam, że osiągami jakoś nie powala, ale naprawdę jeżdżenie nim to czysta przyjemność. Właśnie z tych powodów, jakie wam wymieniłem przed chwilą. Tym bardziej, że w Rivals jest naprawdę świetna grafika i możemy podziwiać oby wóz ze wszystkich stron, takim jakim jest. No to co? Jakiś wyścig może, co? Co my mamy tu za przeciwników? Dwa razy Audi R8, 5.2 zdaje się? Nie, V10. Tak, bo tu są V10 i jeden raz Mercedes-Benz SLS chyba, a jeszcze jakiś inny przeciwnik gdzieś się tam ukrył, ale za chwilkę go gdzieś tam sobie dorwiemy. Ależ pięknie. Pojedziemy sobie naokoło. Wow! Tak, to jest jeden z trzech samochodów z DLC, jakie można kupić. I ten DLC nazywa się Movie Pack z filmu Need for Speed. I ten Mercedes jest jednym z najciekawszych, a może samochodem, który największe wrażenie na mnie zrobił. Bo jeszcze jest GTA Sprano, które jakoś tak nie wyróżnia się niczym szczególnym. Może taki trochę innowacyjny wygląd ma i tyle. Natomiast jeszcze jest Lamborghini Sesto Elemento, o którym wam już mówiłem, które również robi niesamowite wrażenie pod względem osiągów. Natomiast McLaren burzy wszystkie wszystkie inne kanony świetnego brzmienia w Need for Speed Rivals po prostu swoim unikalnym, pięknym brzmieniem silnika, które normalnie pieści nasze bębenki w uszach. Właśnie goni mnie jakaś policja i będzie chyba ciężko uciec, bo zdaje się, że mój wóz ma prowadzenie wprost z Need for Speed Hot Pursuit. Właśnie podjąłem konfrontację z Lamborghini Gallardo Valentino Balboni. Okej, pojedziemy sobie, wow, może skrótem. Trochę się tu wszystko dzieje w zwolnionym tempie, tylko i wyłącznie dlatego, że McLaren nie ma załadowanych jakichś dobrych części tuningowych do tuningu osiągów. Ale może uda nam się zdobyć kilka punktów i coś tam zainstalujemy. Właśnie zapada noc. Będzie ciemno, będziemy mogli zobaczyć, jak świecą się tylne lampy w tym samochodzie. Zobaczcie, jak tu fajnie zapada noc, tak płynnie. Przydałoby się mój wozik gdzieś ładnie umyć,
A po drodze jest teraz stacja benzynowa. I piękny, czyściutki Mercedesik. Oh yeah. Aha, właśnie, odkryłem też w Rivalsie ciekawego buga. A mianowicie takiego, że gdy przed wjazdem na stację benzynową trafi nas policja impulsem magnetycznym, elektromagnetycznym, to gasną nam światła. Zobaczcie. Z tyłu się nie świecą i z przodu też się nie świecą. Wow. Ale na drodze widać, że po prostu jakby te lampy były włączone. No, taki mały bug. Myślę, że nikogo jakoś specjalnie w oczy nie razi. Jest ciekawy, może tylko tyle. No dobra, chodźmy sobie do kryjówki. Pokażę wam jeszcze pokrótce malowania, jakie mamy tutaj dostępne. Nie są one specjalnie piękne, ale no, można sobie zobaczyć, jak to tutaj sobie wygląda. Są one unikalne dla tego samochodu i dużo też tych opcji nie ma, szczerze mówiąc. O, proszę bardzo. Ja sobie tutaj felgi pomalowałem na kolor czerwony. Personalizacja, winyle i barwy. No i to wygląda tak, no. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chciałbym jeździć takim samochodem. To już malowanie wygląda lepiej i jeszcze mamy coś takiego. Tak sobie to wygląda, moim zdaniem. Nie ma sensu jakoś przemalowywać tego samochodu. Oryginalnym kolorem w Rivalsie był ten. Jeszcze mamy dostępne takie. Nie wiem, niebieski też wygląda spoko, co nie? Ale czarny jest jak najbardziej ok. No i tyle w zasadzie. Mamy tutaj jeszcze ulepszenia osiągów. Ja, jak widzicie, nie miałem teraz nic, więc sporo można go tu jeszcze podkręcić. Będzie teraz nieźle przyspieszał, znaczy dużo lepiej niż poprzednio. Nie, tam nie będzie jakimś hardkorem, tak? Najlepszy samochód w Rivalsie to na pewno nie jest. No cóż, to ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Tego samochodu nie ma dla policjantów, więc jest to unikalny pojazd tylko i wyłącznie dla rajdowców. Nie możemy go posiadać, ani nie mamy żadnego zamiennika nawet dla gliniarzy. Także mamy dla gliniarzy w tym DLC tylko GTA Sprano oraz Sesto Elemento. Bardzo wam dziękuję za wyświetlenie, trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, hej!